Chciałem wam, drodzy kochani, opowiedzieć kilka słów o właściwościach kamieni szlachetnych, ponieważ kamienie szlachetne można wykorzystać w różnym systemie. A więc chciałem tutaj posłużyć się pewną literaturą też i trochę od siebie coś powiedzieć. A więc energię szlachetnych kamieni można czerpać w rozmaite sposoby, a więc nosząc je jako ozdoby w odpowiednim palcu czy zawieszony na szyi lub zwyczajnie w kieszeni. Dany kamień można nosić w kieszeni, przy sobie, jako jakiś wisiorek, jako pierścionek. Można nosić po prostu przy sobie i ta energia już na nas będzie oddziaływać. Pijąc wodę, w której moczył się klejnot, a więc pijąc wodę, która ma w sobie kamienie szlachetne, na przykład tygrysie oko, ametyst, kwarc, czy jakikolwiek, czy na przykład kawałek bursztynu, to po prostu mocząc te kamienie i pijąc wodę, która jest jakby zenergetyzowana przez te kamienie, również poprawia nasze samopoczucie, nasz stan zdrowia. Polecam przede wszystkim ametyst, czaroid, kryształ górski, na pewno te kamienie, jak na przykład jadeit, czy tam lapis azuli, te kamienie polepszą nasze zdrowie, prawda? I woda jest niezwykłym przekaźnikiem energii. Na przykład można nasycić energią kolorów, związując odpowiedniego koloru materiał w szklanym naczyniu z wodą, wystawiając je na promienie słońca czy księżyca, lub nasycić ją energią metali, roślin i minerałów, mocząc je w wodzie. W Indiach dostępny jest pył ze sproszkowanych klejnotów, nazywany bhasma, który można zażywać terapeutycznie, a więc co to jest ten pył, ten brashma cały? To właśnie to jest ten pył ze zmielonych minerałów, które po prostu można zażywać i te minerały po prostu nas uzdrawiają. Są to możliwe, że to są zmienione ametyst, czy to jest zmielony jak kryształ górski. To są po prostu zmielone minerały, które po prostu osoba spożywa i dzięki temu po prostu polepsza się jej ogólne samopoczucie, prawda? Kamienie mogą nam dawać energię, jak również ją wyciągać. Dotyczy to zarówno pozytywnych, jak i negatywnych energii, dlatego należy używać ich z uwagą i pełną świadomością. Zalecane są metody oczyszczania klejnotów przed ich użyciem. Można pozostawić je pod zimną, bieżącą wodą lub na jedną dobę zakopać w ziemi. Można namoczyć je w wodzie z solą na 2 dni. Potem poleca się uczynić to samo, używając krowiej uryny, mleka lub ghee. Dodam, że ghee to jest oczyszczone masło, które po prostu jest jakby przeprażone, się zbiera tą piankę i będzie żółty płyn. I tutaj właśnie jest polecane, żeby zanurzyć taki dany kamień przed użyciem właśnie do tego ghee, do tego masła oczyszczonego, prawda? Właśnie się dokonuje subtelnego oczyszczenia. Po prostu subtelne energie, niektóre są w tych kamieniach, po prostu żeby oczyścić te subtelne energie, po prostu musimy zrobić tak, żeby ten kamień po prostu albo zanurzyć tutaj w tym kubku z solą, albo zanurzyć go w ghee, albo zakopać go w ziemi na jakiś czas. I w ten czas ten kamień naprawdę nabierze dobrych energii. Żeby mieć dobry klejnot, żeby dobry kamień mieć, musimy mieć kamień planety która jest władca ascendentu, wzmacnia zdrowie i charakterystycznie indywidualne cechy człowieka. Jeśli planeta ta jest również planetą szkodliwą, może nosić jej klejnot przez całe życie. Podobnie, można używać klejnot władcy na kszary, w której znajdował się księżyc w momencie narodzin. Chcąc poprawy danej sfery życia, używamy klejnotu planety opiekującej się odpowiednim domem, a więc pragnąc znaleźć odpowiedniego partnera w życiu, można użyć klejnoty władcy 7 domu. Chcąc poprawić sytuację majątkową, klejnotu władcy 4 domu. Przychody można zwiększyć, nosząc klejnoty władcy 11 domu, a znaleźć odpowiedni zawód przez klejnot władcy 10 domu. Także tutaj właśnie jest taka wiedza podana na temat różnych jakości kamieni, które można nosić na różne po prostu rzeczy, które są nam potrzebne w życiu, czy na bogactwo, czy na znalezienie sobie małżonka. Możemy nosić określony kamień, czy to na przykład na miłość, to jest kwarc różowy, który możemy nosić przy sobie. Na protekcję to będzie oczywiście turmelin, który jest czarny, który wchłania te wszystkie negatywne energie. I tak sukcesywnie można by tu wymieniać. Każdy kamień ma jakąś funkcję, która nam daje albo po prostu szczęście w naszym biznesie, w naszej firmie. Ja na przykład byłem na Harmonii Kosmosu, był pewien pan, który tam przyszedł, który po prostu wypowiedział się na temat czaroidu, że czaroid mu po prostu przyniósł w jego biznesie dużo pozytywnych osiągów, jego firma po prostu rozwinęła się bardzo pozytywnie do przodu. To są właśnie energie, subtelne energie pozytywne, które są w kamieniach i oddziaływują na życie danej osoby, żeby po prostu spowodować taki, a nie inny efekt, prawda? Więc chciałem Państwu tutaj zaprezentować
jak również produkty naszej firmy. To jest podkładka Aroin Superhuman, która służy do harmonizowania struktur wody. To jest ta podkładka, ta średnia, ta A5, którą można po prostu mieć w kuchni i położyć dzbanek na tej podkładce. Najlepiej wieczorem, a potem z rana tą wodę używać. A jeżeli nie, to po prostu 30 minut, 40 minut po prostu mieć wodę na takiej podkładce i dzięki temu po prostu struktury wody nam się zharmonizują. Jest to woda pozytywna. Dodajmy, że otwiera ta woda czakry, naszą czakrę serca, pomaga na ogólnie na czakry, na czakrę korony, pomaga na wzrok, wzmacnia nasz system odpornościowy. To właśnie jest ta podkładka, która Wam, drodzy kochani, pomoże właśnie na te wszystkie sprawy. Również chciałem zaproponować Wam podkładkę tą małą, tą do kieszeni, ponieważ ta podkładka też Was odpromieniuje, da Wam energię, możecie ją mieć w portfelu przy sobie, to jest bardzo pozytywna podkładka i bardzo Państwu ją polecam. Również nasza firma produkuje tą dużą podkładkę Aronitz Superhuman, która po prostu też jest używana do harmonizowania struktur wody. Po prostu struktura danego produktu, czy owocu, czy warzyw się harmonizuje. Jeżeli położymy warzywo, owoce na tej podkładce, jest bardzo zdrowa podkładka i bardzo Państwu ją polecam. Również nasza firma produkuje odpromienniki Energy Aaron. To jest odpromiennik, który odpromieniowuje, daje pozytywną energię. Można go nosić przy sobie w kieszeni, w skafandrze, w spodniach. I ten odpromiennik po prostu spowoduje, że, drodzy kochani, czujecie się lepiej, jesteście pozytywnie nastawieni do życia, nie macie depresji. To jest właśnie ten odpromiennik, który Wam pomoże. Jak również mamy Home Office, który jest odpromiennikiem zabezpieczającym mieszkanie, Wasz dom przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym. Zaznaczamy, że to po prostu jest promieniowanie pochodzące od cieków wodnych, które są pod Waszym domem, pod Waszym biurem, pod Waszą fabryką. To właśnie są ten odpromiennik, który Wam do tego posłuży. Dodajmy, że zasięg tego odpromiennika jest 25 metrów wokół odpromiennika, tak? I mamy odpromiennik też Travel, który jest do zabezpieczenia samochodu i ten odpromiennik też jest bardzo dobry, polecam Państwu serdecznie. Można te wszystkie produkty znaleźć na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.